Joachim Brudziński, szef sztabu PiS, europoseł i minister, ale przede wszystkim wujek Dobra Rada. Cześć wujku, w załączeniu przesyłam nasze aktualne CV. Myśleliśmy nad twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa, nawet ze względu na studia czy możliwość wynajęcia mieszkania. Nie chcemy jednak robić kłopotów i jeśli będzie problem ze znalezieniem czegoś w Rzeszowie, to grupę Azoty Tarnów również bierzemy pod uwagę. W pierwszej kolejności myśleliśmy nad PGE. Dotychczas w Tauronie mieliśmy podobne stanowiska, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie tak łatwo jest spełnić takie oczekiwania. Dlatego cierpliwie czekamy na propozycję wujka. Pozdrawiamy! Dla ciebie drożyzna, a dla nich praca w spółkach.